Dobra, nieważne. Obejrzmy gonciarza, koniec o mieszkaniach. Spartiatnik! Zobaczmy, jak gonciarz się. W skrócie, w skrócie drama gonciarza, nie? Po pierwsze, to ludzie waż mówią, że ważne. Walczył o prawa kobiet i tak dalej. A na brief, y pisał o nich inaczej wyzywał je, coś takiego. I tam jakiś y, ćpał, brał jakieś narkotyki ciężkie nawet. Jakieś orgi organizował. No, generalnie ciężko, nie? Ale, ale od razu też zaznaczę. Szczerze, to jest jego prywatna sprawa, z kim on się wali. I w sumie ta drama to nie jest to samo, co tych pedofilów. I nie wiem w ogóle, czemu to wyszło na światło dzienne, bo tego, kuku, tego y, człowieka i tak każdy ma gdzieś. No ale dobra, obejrzmy. Pragnę odnieść się do sytuacji, która ma miejsce wokół mnie w internecie od kilku tygodni. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. Komunikat jest to nie w zaznacza, Wiem, że mam problem i robię suba. Dzięki pluki zasłucha kam dobra od nowa. Pragnę odnieść się do sytuacji, która ma miejsce witam, wokół witam. mnie w internecie od kilku tygodni. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. Komunikat jestem w terapii oznacza, Ile lat? wiem, że mam problem i robię coś z tym. Jestem na tej ścieżce zdrowienia, przemiany. Czasami na tej ścieżce pewne rzeczy klikają w jeden dzień, nagle pewne rzeczy zajmują lata. Ja od kilku lat chętnie dzielę się wnioskami z różnych przemian i etapów tej drogi w swojej twórczości i mam, się osią, okay. czyli miałem taki cel, żeby pokazać w ogóle tę ścieżkę we w miarę kompletny i ciekawy sposób. To jest czeldzice. Oczywiście z zachowaniem granic tak. swojej własnej prywatności. Często mówiłem o swojej walce z cieniem, o swojej o tym, że z czegoś wychodzę, nie nazywając tego wszystkiego po imieniu, zachowując swoje granice. Moja prywatność i moje granice zostały w, przez ostatnie tygodnie naruszone. A moja, moje życie prywatne zostało wykorzystane przeciwko mnie. <todgłos> tak, w I tak jak, jak najbardziej <todgłos> popieram. A i obejrzymy odpowiedź na to, bo widziałem, że ja też tej typiary co to wyciągnęła wszystko. Żeby ofiary przemocy zawsze mogły powiedzieć, że są ofiarami przemocy. Tak w tej sytuacji muszę się odnieść do kilku elementów. Chcę zaznaczyć, że mimo ben, że jestem w sytuacji, w jakiej jestem. Bardzo niechętnie Upłatę pokazuje mega, jakiekolwiek screeny prywatnych rozmów. Dzięki Artur za 600 świat. Minecraft Alpha na pewno kiedyś będzie, bo już zapowiadałem 3 lata temu. Z kimkolwiek. I zrobię, sprowadzę to do absolutnego minimum, ponieważ cały czas uważam, że jakiekolwiek ujawnianie prywatnych rozmów jest naruszaniem granic, a ujawnianie prywatnych rozmów z komentarzem w celu osiągnięcia pewnego celu jest bardzo kwestionowalne etycznie. Pierwszą rzeczą, do której chcę się odnieść, jest oświadczenie oraz screeny Hani Koczewskiej. Chciałam podzielić się obrzydliwymi wiadomościami, które od niego dostawałam przez ostatnie lata. Zaznaczę, że Krzyśka widziałam trzy razy w życiu... A, to jest... Czekaj, ta pierwsza... Nie, już się pamiętam, bo to dawno temu widzieliśmy. Ale dobra, on może powie. Ja też się wlagblu, ale ciężka analiza wchodzi. ...nie łączyła nas relacja romantyczna, ani żadnego innego typu. W tamtym czasie dopuścił się on zachowań, które były przekroczeniem moich granic i nie przestawał mnie nękać. Na następnym slajdzie załączam kilka z wielu wiadomości, które od niego otrzymywałam, z nadzieją, że dzięki mojej platformie informacje dotrą do kolejnych osób. Nie ma zgody na takie zachowanie, jebać wszystkich przemocowych gości. Hania Koczewska skłamała co do natury naszej relacji. Cześć, muszę zobaczyć, która to jest. Czy on ją pokazywał? Hania Koczewska? Ty, czekaj. Czy oni ją pokazywali w ogóle? Ty nie mów mi, że ona poleciała... Nie, czekaj, to jest ona? To jest ona? Ona poleciała na No tak Co? Dobra, oglądamy to ja już w ogóle nie ten. Wszystkich przemocowych gości. Ja piekła co się w My nie widzieliśmy się wiele razy, ale ma, że... utrzymywaliśmy pewną relację przez około półtora roku. A prawie wszystkie wycinki screenów, bo nie są to screeny, dotyczą jednej rozmowy, w której ona uczestniczyła. A ona też trwała? I oczywiście wycięła swoje odpowiedzi na to, co pisałem. Nie będę ujawniał ani natury naszej relacji, ani naszych prywatnych rozmów. To jest zapis naszych rozmów z tamtego okresu. Jak widzicie, jest tego niemało i są to rozmowy wzajemne. No dużo. Rzeczywiście. A mówiła, że trzy wiadomości tylko wymieni, czy ile? Trzy razy w życiu z nim rozmawiała. Nie, że widziała go trzy razy w życiu. Dopuścił się od zachowań, które były przekroczeniem moich granic i nie przestawał mnie nękać. Na następnym slajdzie załączam kilka z wielu wiadomości, które od niego otrzymywałam. Z nadzieją, że dzięki mojej platformie informacje do Nie, ale wiele wiadomości, ale ona też pisała. Nawet serduszka. Czekaj, nic nie widać, ale to są jego wiadomości. Ona mu serca dawała. To chyba się w miarę dogadywali. Co to jest? Dźwięk się popsu? Nigdy nie pisałbym takich rzeczy do osoby, której nie znam. Tak jak mówię, duża część tego screena, to jest jedna rozmowa, do której zostałem w pewien sposób sprowokowany, żeby... Pisać w tym tonie takie rzeczy, screen z wiadomości. Cześć, co to jest? Czego potrzebujesz? Są lubię dać po mordzie i napluć za mało. Wziąć głowę i używać jak przedmiot. Nie czekaj, to pisze gącia, tak? I to tyle? No. Screen z wiadomości, który został opublikowany przez Nie skanie, czytajmy w tego. Sposób jest kolarzem, są to po wycinane pojedyncze wiadomości. Cał on hmm. lubi, poza tym to jest jego sprawa. Jak się druga osoba też na to godzi, w sumie to co za różnica, nam to oceniać. Nie wiem czemu. I to nie broję go dziarza, bo ja mam go w dupie. Ja go nawet nie lubię. Ja go oglądałem ostatnio w liceum jakoś, jak kręcił wrogi, vlogi z Japonii, a później dla mnie się staczał coraz bardziej i bardziej. Ale. To, co on lubi, i że druga osoba jeszcze się na to godzi i lubi też takie rzeczy, no to to jest ich sprawa prywatna i tyle. ...zbawione jakiegokolwiek kontekstu i przytoczę jedną rozmowę, żeby coś zilustrować. Lol, zaprosili mnie do Wojewódzkiego. Świat się zesrał. XD. Kiedy? A. Ostro. Strach to trochę iść. Oni tam umieją robić debili z ludzi. E, tam jesteś to Polakiem, więc nawet jeśli to wszyscy ci wybaczają. ha. ha, ha. Będzie dobrze. Top Polak. Nagrody Marki Sokołów. Do wygrania 5000 zł i roczny zapas kabanosów. Muszę usuwać swoje narkopancze. Ech, lepiej zapamiętuj, bo ascenduję. Muszę dbać o reputację. Ty, rzeczywiście. Aż nie mogę uwierzyć, bo widziałem tego screena, że on musi dbać o reputację top Polaka. I to było rzeczywiście. To... To nie jest jako Dubiela, że było wycięte, że musi zrobić kawę. I, czy tam mówi jej, żeby zrobiła kawę? Wiecie o co chodzi? To jest zupełnie coś innego. Tam było, że chodziło o to, że wie ile ma lat, a Dubyl próbował z tego zrobić manipulację. A zupełnie o co innego chodziło. Ale tutaj ta dziewczyna pokazała tego screena, że on musi dbać o reputację top Polaka, ale sama go tak nazwała i wymyśliła to określenie dla niego. I on dla jaj powiedział, że coś tam nie będzie robił, żeby dbał o reputację top Polaka. Ty, rzeczywiście coś tu nie gra. Dziwne. Końcówka tej rozmowy została wklejona na screena to. opublikowanego przez Hanie w ten sposób, żeby wyglądało to, że mówię o czym innym niż mówię, w celu skompromitowania mnie jako osoby cynicznie nastawionej do swojej reputacji. No. A jak widać... Aż mnie to dziwi, ty, ale się muszę z nim zgodzić. Czemu ona to zrobiła? Przecież on mógł to w każdym momencie udostępnić i pokazać. I teraz pokazuje. czemu ona to zrobiła. Nawet określenie top Polak pierwsza użyła w żartach Hania. Ten screen to o, fotomontaż, a przykład, który podałem, nie jest jedyny. Eee. że się tu kurwa Wiele osób komentując ten fragment audio myśli, że jest to głosówka, którą wysłałem do swojej byłej dziewczyny. A to AI. Ja. Z którą właśnie wtedy... Się rozstawaliśmy, zrywaliśmy. Ona zrywała ze mną. To nie była głosówka, to było nagranie dokonane z ukrycia bez powiadomienia mnie. Aha. Ona przyszła do mojego mieszkania z zamiarem wzięcia swoich rzeczy, nagrywając mnie. Ja byłem wtedy w najbardziej, chyba w najniższym punkcie swojego życia, to znaczy w totalnej histerii, załamaniu w w stanie kompletnej bezbronności. I zostałem w tej sytuacji nagrany. Pojawia się tutaj zarzut, że straszyłem samobójstwem. Natychmiast po powiedzeniu tego zdania, natychmiast usłyszałem, co powiedziałem, i natychmiast powiedziałem, przepraszam, że to powiedziałem, odwołuję to. I ta osoba o tym wie. To nie że puścić dalej bo wiec, tego że... a nie, dobra, bo ten... i już, już tak mi się wryło w psychę, że to była głosówka, że chciałem to powiedzieć. Widzisz, tamta baba mnie z manipulowała. A to przecież jest ta gra z dyktafonu, on tego nie może puścić dalej, bo tego nie ma. Ja pierdzielę ty... Ciężkie czasy, widzowe są. W momencie rozstawania się, końca związku, Osoba, którą w tamtym momencie bardzo kochałem, nagrała mnie z ukrycia, nie powiadamiając mnie o tym. A półtorej roku później przycięła to nagranie do jednego zdania, które jest dla mnie niekorzystne. No i dużo w ogóle tych nagrań ta jest. I opublikowała to w internecie. Dobra Gonciarz, nie musisz takich pauz robić, bo my tu przyszliśmy dla faktów, a nie dla w dupę emocji. Dawaj te fakty pieprzone, bo ci ulepę za pieprze. Ta sama osoba Hello. związana jest również z sytuacją zdjęcia na lotnisku. Zdjęcie na lotnisku wiele osób komentując wychwyciło, że to jest zbyt absurdalne, żeby to było na serio jest to ewidentny żart, Wynikający z jakiegoś naszego wspólnego języka, um, o którym ona wiedziała sama mnie o do której niego będzie namawiała. dzisiaj. I oczywiście nie stałem z tą kartką na lotnisku, tylko. Bo Może chodzi o tej sytuacji miała nadzieję, że to ludzie w ciemno bez realizacji gąciarza z góry? No tak jest, bo gącież już od dawna jest kopany. I w pewnym sensie słusznie, bo naprawdę odpieprza dziwne rzeczy w internecie. I dużo ludzi się odwróciło, ale no. Nawet jak ktoś jest najniższy jak się da, a ty jeszcze manipulujesz, żeby go oczernić, no to to nie, jest, to nie jest ok. Tamta typera jest pieprzona. Ale ogólnie sytuacja, która w ogóle nie powinna wyjść, bo to są prywatne sytuacje w ich związku, czy tam w czym oni byli. Znaczy, nie stałem z tą kartką na lotnisku tak, żeby ktokolwiek ją widział, tylko po prostu zrobiliśmy takie zdjęcie. Przywitaliśmy się, gadają, się na poprzednim oglądaniu i spędziliśmy do... dzień na Było to w momencie, w którym w mojej ocenie nasz związek był w bardzo dobrym miejscu i sytuację, no tak, ev ev ta sytuacja age, every sytuacja, odbyła się w ido. stuprocentowym zaufaniu Cię, moim sam. do tej osoby. No oczywiste jest to, że to zdjęcie przecież jest po to, że... Przecież on tam stoi, uśmiecha się, widać jego twarz. To wszystko widać. To nie jest zdjęcie z ukrycia nawet, czy coś takiego. To w ogóle jakby on pozował do tego zdjęcia i to już wcześniej było widać. I ten, To zdjęcie było najmniej w ogóle znaczącym argumentem przeciwko czemukolwiek. I sytuację... Ta sytuacja na lotnisku odbyła Musiałby się w bardziej konfaniu tak. moim do tej osoby. To takie środowisko. Bo na przykład. W gazecie wyborczej baby oskarżyły chłopa o molestowanie. Po wielu latach wyszły, że, że zmówiły się na szefa i chłop wygrał w sądzie, ale... Okej. Okay. Związek jest e, takim niepisanym kontraktem. Bezpieczną przestrzenią. Słyszałeś w tej sytuacji dzisiaj była taka letnia streamarka z Polski, UW Angel. Miała po 10 widzów i nic szczególnego nie robiła, ale wczoraj na czacie zaczęli trollować, że ma jakieś foldery nagie. A jako, że ona ma boty, które czyta wiadomości z czatu, to jej mama to usłyszała, no i matka uwierzyła ludziom z czatu. Ta córka się giga wkurzyła i zaczęła wyzywać matkę od szmat. Dzisiaj od Paliostryja miała tysiąca osób, każdy na czacie ją wyzywał. Wysyłali swastyki, dziewczyna powiedziała C Worda i dostała bana. No nie wiem. To brzmi, brzmi absurdalnie. Jeżeli nie miała partnera, a jak miała po 10 widzów to nie miała, to ona ma, dostała perma. To nie jest tak, że dostała bana na jeden dzień. Tylko ona musi się odwołać od tego. Tak w ogóle. Obie strony ufają sobie i robią rzeczy, które w oczywisty sposób wyciągnięte na światło dzienne lata później. Je, są w stanie stawić tę drugą osobę w negatywnym świetle. Szczególnie, jeśli ta It druga it's osoba it's jest osobą publiczną. To powiedz mi, jak sobie wyobrażasz nasze przywitanie na lotnisku? Ja z tabliczką. Podoba mi się w chuj. A ja? Wyobraź sobie, że stoję z tą tabliczką. Przybędę patusiarskim krokiem i obciągnę ci. Nie zrobisz tego. No raczej nie. Bożeś ściota. E, przepraszam Twitcha i wszystkich ziemian. Kurwa. Gdzie jest Evil... Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Każdy jest równy, każdy jest równy. Każdy człowiek jest równy. Kiedy publikujemy w internecie czyjąś prywatność, to dajemy sobie prawo do bardzo dużej kontroli nad jej życiem. Tak, to zakazane słowo. Kiedy robimy to w sposób, który. Pan wyjmuje prywatność, ale to nie to mogę tego inżyniera Przecina screeny. Kiedy stosujemy nagrania audio wykonane z ukrycia. I kiedy wy wykorzystujemy wspólne żarty do czyjejś kompromitacji. Kordy, ale to jest takie głupie, bo ta dziewczyna, która to zrobiła na gąciarza, serio, jeżeli to jest wszystko prawda, a nawet nie musi być wszystko to prawda, chociażby te nagrania z ukrycia i, i ta manipulacja, ona szkodzi wszystkim ludziom, tak naprawdę. A nie tylko, że ona się wybije, może na tym na chwilę, i tak każdy pewnie. Na... Za pięć minut zapomni. Ale ona szkodzi wszystkim ludziom, bo była ta dziewczyna od Gargamela, która też go nagrywała z ukrycia, tylko w jej przypadku to były słuszne rzeczy pokazane i nie było tam pokazanych jakichś nadinterpretacji I jeszcze Gargamel się zgodził z tym, przepraszał. I teraz przez to, że ta typiara nagrywa z ukrycia Gonciarza i manipuluje, żeby się wybić, to takim dziewczynom, jak to od Gargamela nikt nie będzie potem tym wierzył i co to będzie? Pieprzary, gówno, no, no ty piaracz, ja żeby troszeczkę zyskać światełka, Ni niszczy wszystko, co się da. No ja pierdziele, jak ci ludzie są w dupę głupi na tej planecie. Rozumiesz? Dla chwili zachłyśnięcia się jakimś głównofejmem, chwilowej sławy gównianej, od jakichś kukoldów pieprzonych, co cię będą pocieszać. O, na pewno ci nic nie jest! Gądźcież tu taki przemocowiec! Wszystko to robią tylko po to, żeby na sekundę ich pocieszali, każdy o nich i tak zaraz zapomni, i niszczą wszystko dookoła. Debile pieprzeni. To, czy nasze intencje są naprawdę czyste? Ja i wyzywanie lordców? Lords of the Fallen to jest pieprzone gówno. Zgadzam się. Relacje rządzą się pewnymi zasadami. W relacjach popełnia się błędy. Ludzie często krzywdzą się nawzajem. Ludzie nie biorą odpowiedzialności za siebie. Witam. A witam. te sytuacje są o braniu odpowiedzialności. O tym, żebym ja wziął odpowiedzialność za swoją część? Po prostu gońcia czy ta dziewczyna są siebie warci. Razem ćpali, razem brali udział w jakichś orgiach. Ale to są ich prywatne decyzje i życie, i po co to wyciąga się światło dzienne? Po co? Żeby wybić się jest obrzydliwe, a te osoby za swoją? Jeszcze nie tylko wyciąganie na światło dzienne, ale jeszcze manipulowanie tym. Moje życie zostało niemal całkowicie zniszczone w tej sytuacji. Gdyby nie wsparcie rodziny, przyjaciół i wielu osób, które czuły że coś tutaj jest nie tak i że intencje drugiej strony można postawić pod znakiem zapytania, nie wiem, co by ze mną było. Timing tej sytuacji również był taki, że mimochodem wrzucono mnie... No to... Wiele osób wrzuciło mnie do jednego wora z aferą pedofilską. Niektórym mediom pomyliły się afery, tak jak widoczny tutaj screen. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie dla wszystkich przestrogą. Kiedy linczujemy i kamienujemy ludzi publicznie, żeby zastanowić się, jakie są na nich dowody, skąd one pochodzą, jak zostały zdobyte, jak mogły zostać pozmieniane, poprzecinane, zmanipulowane. A jeśli wystosowujemy wobec kogoś oskarżenia i osądzamy tę osobę bez procesu to zmuszamy ją w pewien sposób do kontynuowania tej spirali i wyciągania kolejnych wiadomości prywatnych, tym razem odbijając to na inne osoby i wciągając kolejnych ludzi w totalny mrok. Ja nie mam na coś takiego zgody. Jeśli jesteś ofiarą przemocy. Dobra, darujmy. Ale jak chcesz, to zadzwoń. Ty, siebie warcie crackheady, siebie warci, nie? Chociaż tak się zastanawiam, czy ta typiara nawet nie jest gorsza w tym przypadku, chyba że się dałem zmanipulować Gonciarzowi, ale no pokazał całą tą rozmowę i patrząc na to, że ona specjalnie i to nie jest jak u Dubiela, bo zaraz ktoś dzi porównywał, jakiś idiota, że screeny takie jak u Dubiela po... Oszukane, tu zupełnie o coś innego chodzi, debilu, pieprzony. Pomyśl trochę, jak to oglądasz. A nie tylko papkę dostarczaj do jedzenia płatków w dupę śniadaniowych przed pc i odpalenia Fortnite, idioto. Pomyśl trochę. Ale generalnie, no tak, to no widać, że godziasz ma za uszami, no bierze jakieś narkotyki, nie wie co się dzieje w tych sytuacjach, bo jest na jakiś głodzie, czy jak to się nazywa. No generalnie widać, że pogubiony typ, nie wie co się w ogóle dzieje. I, i rozumiesz, i jeszcze się niewłaściwymi ludźmi otacza, którzy jak już skończą z niego czerpać korzyści, to wyciągają na niego rzeczy publicznie, no. Tak bywa. Niestety, takie życie. Możesz iść grać? Nie mogę iść grać! Pójdę grać jak będę chciał! Pieprzyć cię! Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Husaria!